Siema, tutaj Kołach. Bez wodza jak bez ręki. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. Jedyną rzeczą, którą wymyśliłem, jest to, żeby boostować dalej monarchię i żeby po prostu stworzyć frakcję z Arabią Saudyjską, bo ona też jest monarchistyczna, też ma monarchię i Jordania też ma monarchę, nie? Więc utworzę teraz frakcję, ale nie bójcie się, bo zobaczcie, tutaj mam coś takiego, Dissolve Our Faction. Jest faction leader, 500 siły politycznej. To będzie do zrobienia. Zrobimy naszą frakcję, nazwę to, naszą frakcję, Wadowicki Incident. Niech będzie. I posłuchajcie mnie teraz, robaczki. Zostawcie łapeczkę w górkę. Dla wodza, wódz was o to prosi. Czujcie się zobowiązani. Wódz dla was siedział teraz przez jakiś czas i myślał, jaką frakcję stworzyć. Potrzeba mi dywizji tych pancernych. Potrzeba mi floty, żeby moja flota pokazała, gdzie w włoskiej flocie, gdzie raki zimują. Oczywiście, że na KRL. Ale śmieszny żart, naprawdę. Czekajcie, bo sikam ze śmiechu. Dobra. O, świetnie. A wyślemy rocket interceptory nad Southern Italy. Nie wyślę. Dobra, bo jestem rakiem. Dobra, jeszcze. Dobra. Zostawmy to w ten sposób. Niech moja flota walczy. I potrzebuję wysłać do Arabii Saudyjskiej około 30 dywizji pancernych. Drugą morską. I need to fucking justify war goal. Też to muszę zrobić na Jordanii. I później zjustifyuję war goal na Damaszku. Później na terenach Damaszku wybuduję, że tak powiem, lotniska. I będzie dym. Naprawdę będzie dym, zobaczycie. No bo spróbuję się zdesantować powietrznie tam. Oczywiście potrzebuję samolotów pierdyliard do tej roboty. Ależ niestety fabryki wojskowe są rozpieprzone już kompletnie, więc give me more. Artylerię bym nawet postawił tak. O, dobra. Samoloty muszą być robione. Po pierwsze, primo, muszę też spadochroniarzy sobie lepszych zrobić, bo tacy spadochroniarze to oni Gruzji na pewno nie zajmą. Wiem, że to jest gwardia papieska i nie dostają milion soft ataku, gdy atakują, no ale muszę jednak to zrobić. 20 niech będzie. Dajcie mu inżyniera, dajcie mu sapera. Recona, sapera jeszcze mu dajcie. Saper. Już dałem? Dałem. Dobra, to dajcie mu Field Hospital i dajcie gościowi jeszcze Logistic Company. Okej, okay, idealnie. I gwardia papieska musi zostać. O Boże, jak ja prawie w broni nie mam. No to ładna impreza. 25 dywizji pancernych zostaje przyłączonych do 30. I oczywiście teraz moje 56 dywizji pancernych, na który... To jest moje jedyne wojsko. Jeżeli je stracę już na morzu, to mogę wstać i po prostu zajebać magika. I wysyłam je teraz drogą morską. Wiem, że stracę multum czołgów. Naprawdę stracę bardzo dużo czołgów, ale no nie mam wyjścia, no. Chcę być, kurde, fighterem, to muszę walczyć, nie? 56 dywizji. Tutaj już jedną mi dziabnęli na morzu. Nie liczy się to. Powiedział Reznov w Call of Duty World at War. Jeżeli nie oglądaliście tej serii u mnie, polecam bardzo serdecznie. Poleciał Reznov. Powiedział, przepraszam, nie poleciał. Powiedział coś takiego. Every sacrifice needs to be repaid in blood. Czyli każde poświęcenie musi zostać tak jakby spłacone albo potrzebuje krwi, nie? Że wiecie, Rosjanie się tam poświęcili podczas II wojny i wiecie, wow, war i te sprawy. No nie wiem, tutaj jakieś dominando się robi na morzu, coś ten tegens się robi, jakaś zadymka fiu. Ale wysyłam do mojego członka frakcji, wysyłam właśnie Call to Arms, a wezwacie do wojny. Dobra. Wysyłam tutaj Saudi Arabii, wysyłam aż tyle dywizji pancernych i będę je ustawiał na granicy z Jordanem i będę starał się ten Jordan zmasakrować. Później postaram się zmasakrować oczywiście i tylko wyłącznie Syrię. Później postaram się w Syrii wybudować lotniska i zgromadzić tam samoloty. No nie wiem, no tak to wygląda, nie? Tak to wygląda. Dobra. Aż tyle samolotów to ja nie potrzebuję. Mi tylko zależy na tym, żebyśmy dominowali nad Włochami w powietrzu. I tyle. Może mi coś tu Arabia Saudyjska pomoże. Dobra, tutaj jakieś dywizje płyną, super. 56, idealnie. Ustaw na granicy tutaj. Z celem ataku rozpierdzielić cały Jordan. Dobra, go, go, go. No moje dywizje już jadą, nie? Moje dywizje już idą, tylko no to był, panowie, jedyny legitny plan, który wymyśliłem tak na poczekaniu, nie? Że tak o. I naprawdę... Dobra, tego nie chcę.
No naprawdę, no kurczę, sami możecie zauważyć, że jest dym, nie? Jest naprawdę dym. Produkować mi tutaj spadochroniarze oczywiście. Jak najszybciej, jak najprędzej. Proszę, Vatican City. Nie mogę się już doczekać konferencji pokojowej. We Francji monarchizm wzrasta 45%. Wszędzie monarchizmy wzrastają, ale to jest jednak zbyt wolno, żeby móc w ogóle cokolwiek osiągnąć. Dobra. Niech będzie taka spokojna nutka. No i tak, sądzę, że moje 56 dywizji będzie w stanie rozpierdzielić całkowicie Jordanię. To są dywizje pancerne, one oczywiście nie mają organizacji. Tutaj nawet, zobaczcie, budowałem bazy i antyery w Montenegro. Wiecie dlaczego? Bo chciałem zrobić coś takiego, żeby wypowiedzieć wojnę na przykład Ukrainie i zdesantować się powietrznie na Ukrainę. Na przykład 100 dywizjami spadochroniarzy i później powietrznie na Georgię. No, nie wiem, czy mi to coś da, zajęcie tej Georgii przez powietrznie. Znaczy coś da. Coś mi na pewno da, ale nie wiem, czy będzie to z takim skutkiem, jakiej ja potrzebuję. Zajmijmy tutaj jeden czołg. Wiecie co? Zrobię tak. Weźmy Infantry Modern Equipment na samą górę i usuniemy jeden main battle tank czołg. O nie, usunąłem zmechanizowane. Dobra, jestem debilem. No, ale trudno, no. He. I róbmy tutaj bronię, nie? Bo tego będę potrzebował. Później będzie wojna na Syrii. Od razu po wypowiedzeniu wojny Jordanowi robię cel wojenny na Syrię. I staram się budować lotniska. Mam nadzieję, że tu ISIS mi jakoś nie wyskoczy z dupy i what's up, nie? Coś takiego. Irakowi nie wypowiem wojny, bo sam sobie teraz zrobiłem podgórkę. Irak jest marionetką NATO. Mógłbym wypowiedzieć wojnę... Kurwa, no jakiemuś krajowi bym mógł wypowiedzieć wojnę, bo niedługo już ta monarchia w Europie zacznie dominować. Zobaczcie, Francja, Hiszpania, Niemcy, coś ten tegens. No ale nieciekawie się robi, tak czy inaczej. Nieciekawie i tak to musi wyglądać. Jakby tak to nie musiało wyglądać, to bym tego tak nie robił. 56 dywizji, oni tutaj oczywiście będą zdychać na stakach moje dywizje. Połowa w ogóle tego wojska nawet nie podeszła. O! Coup in Bourbon, France. The government in Bourbon, France has success, submitted to public demands. I mamy, panowie, zobaczcie, mamy robaka, który jest ten. Haha, monarchia. Ha. Będę mógł iść na wojnę z nimi za niedługo. Tylko jak załatwię tą Georgię cholerną. Air Force. Tutaj oczywiście parę zrobiłem tych, nie? Airbases, zróbcie. Parę zrobiłem, jak to się nazywa, bo wiecie co, teraz jest bardzo możliwe, że Francja dołączy do frakcji, nie? I będę musiał całe wojsko po prostu zostawić na tym. Całe wojsko będę musiał wtedy zostawić na... Ale patrzcie, oni są monarchią. Invite to faction. Oni by nawet doszli później, może czemu nie? Bourbon France would rather be a part of Indian Union, czyli minus 150. Dobra, czyli oni mogą jednak dojść do mojego wroga. Fucking Francja, no. Ciekawe. Ale ja potrzebuję więcej dywizji, a tutaj 40 dywizji mi zdechnie na stack wipe, prawda? Dobra. Bourbon France leaves European Union. Jest! Czyli już nie jesteście w Unii, robaczki. Haha. Mogłem poczekać w sumie i teraz bym pancerniakami się wpieprzył w Francję i bym jej dopieprzył. To było coś w sumie. To już bym kontrolował całą Francję. To było naprawdę ciekawe. To było... O, dziękuję. Declarate war. Let's go. Dobra. Go. Dobra, lecicie. I dołączyli do tej frakcji z... Tak, to jest to. Będę tutaj masakrował oczywiście. Okej, super. 9 dywizji na północ i od razu lecisz, stary, prosto. Nie ma zatrzymywania się, nie ma opierdzielania się, tylko kanapeczki. Nie... Ło, tylko stejki, jak ty, tylko kanapeczki. No. Can you rape them? I think you can rape them. Maybe you can rape them, maybe you can't. No wie. Jak tutaj zero infrastruktur, nie? Tak konkretnie. Zero infrastruktury tutaj, no ale propsy. Arabio, wyślij jakieś wojsko na pomoc, my friend. Because there is zero infrastruktura. Ty, pancerna ręko Boga. Już lepiej było, jak chyba sam kierowałem tymi dywizjami, nie? Tak bez kappy. Dobra, zatrzymaj się, zorganizuj się. Ty atakuj. Ty nie wiem, co robisz, co sobie myślisz. Myślisz, że możesz obrażać papieża Polaka? On był kimś, a ty jesteś nikim. Dobra, wysyłajmy to do ataku. Dobra, teraz wy zaatakujcie. No miejmy nadzieję, że się w jakiś sposób przebijecie. Świetnie. Saudi Arabia is moving back their
Their Armory, czyli ich po prostu wojsko Saudi Arabii się wycofuje, nie wiem dlaczego. Chociaż widzę tutaj, że jakoś pomocni to oni zbytnio nie będą. Najlepiej to właśnie se stworzyć takich, kurde, Vatican City u siebie i niech se lata, nie? Dobra, słuchajcie, you have to attack soon. Dobra, idź tam. Ja pierdziela, to jest attrition, nie? Przez tyle czołgów. To dosłownie to się w pale nie mieści. Jakby to wojsko było chociaż w połowie zorganizowane, to by rozpieprzyło wszystkich, ale no... Wow, you can fucking make Scorpion. Patrzcie, jak pięknie to wygląda. Mogą Skorpiona zrobić. A nawet tego... O, już Skorpion powstał. Zobaczcie, elo. Elo, Skorpion, Hera, nie? Ciach. 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 A piątka pomoże. Idealnie. Idealnie, my friends. Wszyscy wybici. Wszyscy wybici. Ta piątka nie musi ten. Ta piątka może atakować północ. Super. A dlaczego pa... Aha, bo wy jesteście odcięci całkowicie. No dobra. Zaraz was odbijemy. Spokojnie. Spoko loko. Wow, mogę wejść do ich stolicy. Ciekawe, czy to jest bait. Ciekawe, czy to jest bait. Zaraz zobaczymy. Nie, to nie był bait. Po prostu otworzyli mi stolicę przed sobą. Okej. Okay. Chyba chcą, żebym ich po prostu, nie wiem, schrystianizował? Tak to się nazywa? Chrystianizacja? Kto wie? Ruszaj na północ. Ty rusz tu, no nie wiem, do przodu po prostu te czołgi popycham. Właśnie miałem robić cel wojenny na Syrii, czemu tego nie robię jeszcze? Na Aleppo, o kurczę. Historycznie trafiłem, że tak powiem. Ile broni? 1000, słabo. Ale udało mi się ich zmasakrować, te czołgi naprawdę robią dobrą robotę, nie? Dobra, wyłączmy plany sojuszników, bo mi tylko mylą i zawadzają. Dobra, tu przetniemy ich na pół? Powinniśmy dać radę. Mhm, wsparcie, świetne, idealnie, panowie. Panowie, udało nam się. Północ, stary, przebijaj. Zero organizacji mają. O, desant, gdzie? Southern Italy, ktoś tu się desantuje, zaraz zobaczymy, co to za cwaniak. I go wybijemy w razie czego. Wy mi chcecie siły ekspedycyjne, na cholerę mi wasze wojsko. Mieciowe. Dobra, możemy tutaj zmasakrować. Dywizję w kącie. Możemy, możemy, tylko się wstydzą moje wojska, wiecie? Dobra, jak się zdesantujecie, to pogadamy dopiero wtedy. Przecież ja tu powinienem naprawdę wygrywać w tym kącie i wygrywam, już zaczyna się robić zielony dymek, super! Lecimy tutaj. Koniec. I to by było koniec Jordanii. To by był koniec Jordanii. Teraz będziemy szykować się na Syrię. Mógłbym tu postawiać infrastrukturę już? Jeszcze nie mogę. Niestety jeszcze nie mogę. I can't. Go to the północ. Dawaj Jordania. Ty, Arabia, dawaj mi tereny. Właśnie, ask for control of state. Give me Jordan. Refused, o ty gnoju. A przecież to i tak jest Vatican City, tu pisze, no właśnie. Cholera wie już, kto to kontroluje. Patrzcie, oni zero organizacji, ja też zero organizacji. Ale cały czas wysyłam dywizję do ataku, żeby po prostu ich miażdżyć, nie? Że nawet jak moje dywizje mają zero, to moje dywizje są lepsze, jak mają zero, niż ich dywizje, które mają też zero. Boże, to tak nielogicznie zabrzmiało, no ale taka jest prawda, nie? Tak powiedział. Oni tutaj praktycznie zero organizacji. No właśnie, o to chodzi. Ostatnia dywizja Marinesów im została, no nie róbcie tutaj zadymki. No i tyle. I po Jordanii. Kingdom of Jordan has capitulated. Ale ja potrzebuję terenu w Jordanii, o. Fuck. Kurde, Arabie. Patrz, nie radzą mi. A mogę tu infrastrukturę? Też nie mogę wybudować. Jak ja mam to zrobić? Jak ja lotniska będę budował? No nie wiem. Dwie dywizje tu, jedna tu. Połowa tu, połowa tu. No nie wiem. Rozejść się po prostu. Prototype body armor, dzięki. To możesz, super. I zrób mi jeszcze to, super. Soft attack kolejny, inżynierowie na maksa, świetnie. Dobra, róbcie dalej flotę, no nie wiem. Dobra, rozstawcie się. Nie, taka armia nie da sobie rady z tą armią, kurczę. Nie, stary, w ten sposób. W ten sposób.
Odeślę trochę dywizji pancernych na południe, bo na Syrię to już musi być troszeczkę lepsza armia, jeżeli o to chodzi. Airbases dzięki, nie wiem, air training. Robię cokolwiek już teraz. Patrzcie, ta cholerna Arabia mi nie chce dać terenu. Give control of state i ja bym mógł im dać wszystko, ale ask control for state why? Saudi Arabia thinks that handing you control of occupation would give you an unfair share of occupied territory. Co? Nie rozumiem. I tak te tereny zabiorę w konferencji pokojowej, więc po co się rzucać? Nie wiem. Nie wiem, tutaj będziemy na północ się przebijać. Widzę, że tutaj Syria ma nawet jakieś dywizje takie śmieciowe, ale jakieś pancerne tu też się coś znajduje. 4 pancerne, 3, tutaj 2, tutaj wow. No będziemy się przebijać zaraz. Musimy tylko zmienić pozycję naszych dywizji, nie? O, i teraz jak będziemy mieli w takim rozkładzie te dywizje zrobione, to powinniśmy bez problemu znokautować, że tak powiem, tą Syrię, nie? Bo zaatakujemy w każdą prowincję. Raz, dwa, trzy, cztery. I oni nie powinni być w stanie się tutaj uratować. Nic im nie powinno pomóc. Czego mi brakuje znowu? Stali? Od kogo? Steel from... Usuń cały handel stalą. Potrzebuję tylko 50. Daj mi 50. Dobra. Tyle wystarczy. Robimy więcej spotkania, że no nie wiem, jakby Arabia Saudyjska nie da tutaj terenu Syrii, to się strasznie wkurzę przecież. To będzie mega potrzebne. Tutaj coś robi ta Francja, Air Production, oni są monarchist, ja bym mógł im wypowiedzieć wojnę. Też. Tylko, że ja nie mam w ogóle pancernych. I to jest problem. To jest bardzo duży problem. Oho. Chyba będę musiał nawet cofnąć jednostki pancerne z Arabii, wysłać tu spadochroniarzy i starać się desantować. Jednocześnie będę bił Francuzów, no, to będzie dobry plan. Szkoda tylko, że broń mi się tak wolno robi. Chciałbym w ogóle konferencję pokojową i chciałbym sobie na spokojnie się rozbudować. Zobaczcie, ile moich konwojowców ginie po prostu. Justification for conquering Aleppo. Dobra, zapiszę sobie grę tutaj na H. Tu był robiony test run, oczywiście. A teraz już jestem przezorny, więc wolę sobie zapisywać. Declarate war. Dobra, zobaczymy. I teraz możemy was bić już, tak? Dobra, dołączyliście do Georgii, no problem. Bum. A, czyli tu nie zaatakujesz, dobra, czyli robimy tutaj zmasowane uderzenie i tak... Aha, czyli zostałem jeszcze skontratakowany, ojej, ale siłacze. Oho. Już tu pobiłem ich, z czego wy tutaj macie problem do mnie? Weźcie połowę tego wojska i wyślijcie ich to na nich i skopcie im dupska. No, wyślijmy na Golan. Bo się tutaj do mnie rzucają jeszcze. Syryjczycy chyba nie wiedzą, co nadchodzi. Oni po prostu nie boją się tej wielkiej siły Izraela, nie? Boże, Izraela. Ja pierdzielę kałach. Watykanu. Izraela, kurwa. Ja powiedziałem. Dobra, ty w sumie zostań, a ty będziesz robił taki wyłomek dziwny. Z tą armią. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy tutaj Arabia dominuje w powietrzu? Nie, Arabów nie stać na nic, okej. Okay. Teraz rozumiem. Now I understand. Dobra, tu sobie poradzisz, pomóż im. Dobrze, tutaj zaatakowani zostaliśmy. Dobra, świetnie, czyli możemy uderzyć teraz 20 dywizjami na Damaszek w takim bądź układzie. A 4 dywizjami możemy go być w stanie okrążyć, nawet ten Damaszek. Możemy spróbować go okrążyć, w sensie. Zdesantowali się w tych Włoszech? Nie, gówno. Straszaka robili po prostu. Aha. No ich tu masakruje kompletnie, nie? To nawet nie pozostawia tutaj wątpliwości. Multirolki bym chciał robić. To. 300 dni. No co ty. Odpada. Czołgi. O, jeszcze trochę. Kurde, tak patrzę i ja nie mam już praktycznie co badać. Tak szczerze. I to tak bez żartów. Nie mam co tutaj badać. Wesprzyj. Wesprzyj. Świetnie. Dobra, Damaszek nas. Nasz, idealnie. Północ, atak. Ale uspokój się, stań tu. I tutaj, okej. Okay. Super. Aha, dobra. Połowa wojska tu. Połowa wojska tu. Let's try inwazja. Prawdopodobnie się uda, no ale... O, tu jest lotnisko jedno w Syrii, już widzę. Potrzebowałbym jeszcze drugiego lotniska w Syrii na północy, tylko że oni mi nie dadzą, patrz. Chciałbym chociaż Damaszek. Dasz? No mam nadzieję, że dasz. Jest! Dali mi Damaszek, super.
I teraz nie atakujmy z terenu Arabów. Nie, przebijajmy się tu. Zróbmy to mądrze. Zajmijmy tereny po prostu dla siebie, nie? Jak robak. Dla siebie biorę wszystko. A to byś mi dał? Co to jest? A nie. Tego mi chyba nie dasz. Dobra. Robak robakiem, ale tam się nie przebije, więc muszę to robić tutaj. Mam nadzieję, że teren pójdzie dla mnie. W sensie dla Watykanu, nie? Ten. Głównie o to miasto. O, dobra, stop. Dobra. Okej. Tu sobie ustawimy obronę. Tutaj się powinniśmy wybronić. No problem, właśnie o to chodzi. Stańcie. Przeorganizujcie się spokojnie. Już coraz więcej organizacji widzę, będziecie mieli. Dlaczego się wycofujesz? Kto ci pozwolił? Period i w period. Ja pierdzielę, ciężka wojna z tą Syrią. Zaatakowałbym z arabskich terenów, ale trochę przypał. Stary, ty możesz to wygrać, ja w ciebie wierzę, naprawdę. Właśnie o to chodziło, zająć i tyle, i nie dać się atakować, patrz. No i znowu zaatakowany, a to trzeba na północ wysłać więcej wojska i tutaj do ofensywy ruszyć. Proszę bardzo. I o to chodziło. I zaraz tą Syrię rozbijemy do zera. Super. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, tutaj Arabowie się przebijają. O, ciekawe. Dobra, trzeba zrobić operację Walkirię. I zaatakujemy w ten sposób. Okej, okay. Tu się przebiliśmy. Super. Czyli no, musimy pójść po prostu za ciosem, nie? Nie ma na co czekać, bijmy ich dalej do zera, wycofują się, świetnie. I teraz połowa tych dywizji rusza na północ i jedzie tutaj, a wasza piątka rusza tutaj. Taki blitzkrieg jakby, zróbmy. Taki watykański, ale blitzkrieg, nie? Z jednej strony. Świetnie, czy wejdziemy do Aleppo przed wrogiem? Tak, super. Weszliśmy do Aleppo. Syria skapitulowała, super. Moje tereny. No to jest, dobra. Unicestwmy te tereny, żeby były moje, super. Wow, lotnisko mam, świetnie, mogę tu budować? Idealnie, infrastrukturka na maksa. Lotnisko oczywiście maksimum, antery maksimum i jedziemy. Pyk, pyk, dobra. Infrastrukturka jeszcze, dobra. I tak, to będzie się budowało od razu, super, air training, nie wiem, Air Force Military School, niech będzie. O 10 dywizji spadochroniarzy, że to jest o wiele za mało. 25, no. O. Dobra, czyli to wszystko się musi wystawić w Watykanie. Dobra, trenuj się. Ile to jest dywizji? No bo dużo dywizji stracę po prostu też po drodze, nie? Znając życie. Tutaj jakieś samoloty bym chciał od razu. Żeby tutaj nie dominowali mi w powietrzu. To mam tylko transportowce i trochę multiroli. Nie wiem, 40 wystarczy? Oni mają 300. O kurde. Ja w ogóle trafię z zasięgiem. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to był dobry pomysł. Ale tutaj mam te porty, nie? Wow, to będę mógł szybciej się przetransportować. Super, do portu wszyscy. Oczywiście ty chciałbym, żebyś zajął to, a później zrobił to. Super. No zobaczymy, co mi to da. Nowy equipment. Nie mam co badać aktualnie, nie? I to tak serio, nie mam co badać. Nie wiem, no niech się ten lepszy multiroll robi, 300 dni, no. Lepiej wsadzić cokolwiek, niż nie wsadzać nic. Mamy tą Bourbon Francję, którą chciałbym podbić, nie? Tylko czy ona by skapitulowała bez zajęcia do jasnej cholery tej Brazylii? To jest to, bo ja znowu nie mam szans w Brazylii robić dymów i musiałbym zabezpieczyć Afrykę. Ale to jednak po wojnie z tym państwem. Dobra, szybko tutaj. Spadochroniarze. Dobra, na razie weźmy to po prostu. Dobra, i później na SC lecisz tu. Dominujemy tu w powietrzu? No nie za bardzo. 200 maszyn na milion, to tak trochę słabo. Wow, bombowca będę mógł tu wystawić. To wie, czy nawet nie będę mógł tu zbombardować nuklearnie tego. Ej, to może to jest myśl. A co z tymi multirolami, ty? Przecież one się mają robić. 4 tygodniowo wy sobie ze mnie jaja robicie?
Halo, jeden dziennie, 4-tygodniowo. Nie no, nie wierzę w to. Jak ja nie mogę zdominować Syrii powietrznie? Niechu warte. Muszę mieć tu dominację powietrzną, oni tu mają 200 maszyn, ja mam 60, no to też jest różnica. Naval Bomber wystawię, no nie wiem. I Closery wystawię, bo jest 17 i może coś dadzą, nie? Cholera wie. Tego nie chcę wystawić. To jest Fighter, ta? Dobra. To jest Strategic Bomber. Wow, 100 Strategic Bomberów. Dobra, Integrated. Dziękuję, dziękuję. Znowu mi się wybadało, znowu muszę coś wpuścić. Z karą do badania ciebie i co masz tutaj? Niską karę. Ty masz niską karę, dobra. 100 ileś Strategic Bomberów. Wpuszczę tu 80, nie? Jeszcze wpuszczę połowę tego, czyli wpuszczę tu 40. O, już zaczyna się w tym powietrzu robić inaczej, nie? Już powoli bijemy się i może na straty ich po prostu wyniszczę. Już mają 200 maszyn, a mieli więcej. Proszę bardzo, super. Tak, spadochroniarze są. I spadochroniarze bym chciał tutaj. I wy byście skakali, stary, stąd, tylko że ty tutaj nie masz transport plane'ów, właśnie, a tu muszę transporty wystawić. Dobra. Tending bite, a? Dorzuć jeszcze 20 tutaj. Niech to jakoś szybciej pójdzie. No zrób sobie tę organizację, stary, wiesz o co chodzi. Wszystko. Wszystko dla ciebie. I ty byś skakał, magiku, na Georgię, ta? Na Batumi to mi raczej nie skacz, bo to nie ma żadnego sensu. Tu mi skoczysz. Dałbyś radę skoczyć? No, potrzebuję Air Superiority, ja o tym wiem. Ale to osram to po prostu nuklearkami, nie? I dopiero wtedy wpuszczę tam spadochroniarzy. Zresztą zobaczycie. Dywizję tu. A później lecisz tutaj do Syrii. A moje dywizje pancerne wycofajmy już do portu tu, albo na Sycylii. Niech lecą, wiecie. To nie ma sensu. Zginie trochę na morzu, bo zginie, ale... Niech sobie lecą. W powietrzu jak tu jest? Słabo. Mega słabo. 180 maszyn wroga. Ciągle lata. Jak to? Mają zostać wykończeni. Ale okej, tym już się zajmiemy w następnym odcinku. Ja tutaj po prostu zniukuję całą Georgię. Całkowicie. I dopiero później zrobię paradropa. Ja byłem Kałach. Zapraszam już na kolejny materiał jutro. Hejka.